Cześć wszystkim, witam Was w specjalnym odcinku Randki w ciemno, ponieważ dzisiaj Iza Zabielska będzie szukać dla siebie dziewczyny. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie, jeżeli Wy też, to oglądajcie dalej. Zachęcamy Was serdecznie do zgłaszania się do naszego programu, wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Nasz format inspirowany jest popularnym formatem z zagranicy, będzie nam bardzo miło, jak zasubskrybujesz kanał i dasz lajka. Zapraszam do oglądania. Siema, jestem Iza Zabielska, mam 21 lat i jestem z Warszawy. Jestem influencerką, wokalistką i podobno aktorką według Filmweba. W dziewczynie, szczerze mówiąc, nie wiem, czego szukam, ale może dzisiaj się okaże, że wiem, bo jestem bardzo nieprzewidywalna. Witam serdecznie w pierwszej rundzie. Spójrz na buty naszych kandydatek. Okej, fajne, różne. Podobają mi się. Sama bym mogła niektóre mieć. Pani numer 6, jesteś tutaj bossem, jeśli chodzi o buty. Mega są. Dobra, słuchajcie, mam do Was pierwsze pytanie. Ja bardzo lubię modę, a że widzę tylko Wasze buty, to opiszcie mi swój styl w 3 słowach. Zacznijmy od pani numer 1. Ja bym powiedziała, że taki klasyczny, trochę old money, generalnie prosty. Okej, okay, old money vibes, fajnie. Dobra, pani numer 2. Powiedziałabym, że na pewno zmienny. Może trochę mieszanka goth i... coś w stylu vintage. Okej, okay, fajnie. I wszystkie odpowiedzi się podobały, jak na razie. No, ale to już wiesz, wszystkie. No. Dobra, fajny numer 3. To ja bym powiedziała, że taki trochę gotycki, słodki i seksowny. W sumie po butach Beskitu daje vibe takiego gotyckiego. Trochę, no, coś takiego. Jakbyś miała tam mieć zaraz suknię taką długą gotycką, ale do tego jakiś, nie wiem, pudrowo-różowy sweterek. Trochę ten vibe. Zaraz. Pani numer 4. Mój styl jest taki mocno basicowy, który lubię podkręcić po prostu jakimiś ciekawszymi dodatkami. I też bardzo lubię modę vintage, ale na co dzień tak nie chodzę. No. Ja w ogóle basic, szczerze, bo dużo osób myśli, że ja nie lubię stylu basic. Mhm. A ja uważam, że basic może wyglądać źle i dobrze, tak jak każdy inny styl. No dobra. No tutaj to są najbardziej wyróżniające się buty. Tak, fajny numer 5. Także jak już widać, mogę powiedzieć, że raczej kolorowy, wydłużniający się, również seksowny, ale taki bardziej alternatywny. Okej, okay. Wszystkie alternatywne, praktycznie, dobra. I pani numer 4, 5, 6. Pani z według mnie najfajniejszymi butami. O. Tak. No buty już pokazują, że u mnie zdecydowanie opium, mocna awangarda i do tego dużo mroku. Okej, okay, czyli zakładam, że tatuaże też masz. Właśnie, o dziwo nie, ale zakładam, okay, że w singlu i póki co sukcesywnie się przebijam, że tak powiem. Dobra, okej, okay, to taka ciekawa kombinacja, dobra. No i pani ostatnia, czyli 7. Ja raczej idę streetwear, ale czasami tam się ubiorę też kobieco. Okej, okay, dobra. Ej, kurde, wszystkie odpowiedzi są fajne, nie wiem co robić. Dobra, ale mam jeszcze drugie pytanie, spoko. Tak jest. Ponieważ no tutaj ja mam tu przewagę, że to ja sobie wybieram, eliminuję, więc chciałabym usłyszeć waszą perspektywę, jaki jest wasz typ dziewczyny. I zacznijmy teraz od końca. Ja głównie gustuję w dziewczynach typu bardziej masculine, ale to ja też... Ja nie patrzę za bardzo na wygląd, na mnie charakter. Dobra, to pani numer 6. U mnie zawsze totalnie wygrywa charyzma i gdzieś tam te względy wizualne nie są do końca takie istotne. Uwielbiam ludzi kreatywnych, ludzi, którzy chcą tworzyć, którzy są płodni w tej swojej kreatywności, także to jest dla mnie najważniejsze, zdecydowanie. Dobra, super. Super. Dobrze, wpisuję się, dziękuję. Kolejna pani. Ja za to lubię osoby takie ambitne przede wszystkim, które mają jakieś swoje cele, przez to, że sama jestem też ambitna, to fajnie się wspierać w jakichś takich swoich drogach rozwojowych. Do tego lubię osoby po prostu podobne do mnie, czyli takie, które ubierają się gdzieś tam na kolorowo, są takie wyróżniające się bardziej z tłumu. Okej, okay, fajnie. Myślę, że ty się wyróżniasz. No, myślę tak. No zależy, bo czasami mam menel day, to wtedy to nie. Spokojnie też miewam. Okej, okay, pani następna. Mi się podobają dziewczyny, które mają taką równowagę energii jakby kobiecej i męskiej. A jeżeli chodzi o osobowość, to lubię taką samoświadomość i ambicje i charyzmę. Iza się tutaj już prawie wywróciła z tego wszystkiego. Podoba ci się? Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Czy pani numer 3? Ja lubię dziewczyny takie, które są raczej femme, z którymi mogę po prostu robić wielkie rzeczy i spełniać wszystkie marzenia i spełniać wszystkie pragnienia i kreatywnie i zawodowo, i po prostu jak tylko bez żadnych ograniczeń. Okej, okay, fajnie. Nie. Pani numer 2? No to na pewno dziewczyny, które są otwarte, ale umieją także posiedzieć trochę w ciszy, takiej przyjemnej ciszy, a przy okazji są kreatywne i wyróżniają się. Jezu, wszystkie odpowiedzi są dobre, nie wiem, no, jak to będzie. Dobra, i ostatnia, tak? Tak, fajny numer 1. Ja gdzieś tam lubię kobiety z pazurem, które są żądne wrażeń i przygód.
Myślę, że się wpisujesz. Myślę, że tak. Wiele rzeczy, co powiedział się tak, ale nie we wszystkie, myślę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Made in Lab, czyli zapachy inspirowane najpopularniejszymi perfumami, których budżet często przekracza nasze możliwości. Przystępne ceny zapachów pozwalają nam na to, aby mieć w gotowości kilka lub nawet kilkanaście perfum ze sobą. Więcej zapachu, mniej marketingu. Made in Lab to perfumy, które pakowane są w takie same buteleczki, jedynie ze zmienną etykietą. Także nie musisz już dłużej oszczędzać swoich ulubionych zapachów na specjalne okazje, bo teraz możesz mieć ich kilka lub nawet kilkanaście, jak już wspomniałam wcześniej. W tym odcinku przygotowaliśmy fajne prezenty dla naszych uczestników, ponieważ każdy dostanie zapachy, a finalistka oraz wybierająca voucher na 200 zł. Na stronie znajdziecie opisy każdego zapachu, także możecie poeksperymentować i popróbować czegoś nowego. Zapraszamy Was serdecznie na stronę Made in Lab, przejrzyjcie koniecznie, zapraszam do zakupów, no i już teraz do odcinka. Ja chyba będę musiała w takim razie po prostu po butach wyeliminować. Nie, serio, to nie jest tak, że ja tak gadam, bo naprawdę mi się te odpowiedzi podobały, nie miałam jakby jakiegoś problemu do żadnej. Jedne buty faktycznie mi się najmniej podobają, ale nie dlatego, że te buty są jakieś brzydkie, bo są akurat według mnie ładne, tylko z tych butów i opisu też tego stylu i trochę z tych odpowiedzi dają mi vibe tego, jak ja się kiedyś ubierałam. To jest pani numer, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zapraszamy. Z czerwonymi, pięknymi butami, przepraszam, są naprawdę piękne. Ojej, cześć, ale masz super stylówę. Dzięki. Inaczej sobie to wyobrażałam, bo myślałam, że będziesz dużo bardziej taka bajkowa i kolorowa jak ja kiedyś, a tutaj wychodzi, nie, jesteś taka spicy bardzo. Nakierowałam cię, że seksownie i alternatywnie. No w sumie no tak, ale te, nie wiem, te buty mnie jakoś zbiły z tropu, ale nie, bardzo ładny outfit, szczerze. A dziękuję, dziękuję. Takie rajstopy, tu skończę, kurde, sama mogłabym ciekawie, się tak wybrać. No. Bardzo, no, bardzo spoko, no podoba mi się. Ja się podierałam, jak zobaczyłam. Dobra, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję również. Zapraszamy na backstage, dobra? Witamy na backstage'u, w dniu dzisiejszym zastępuje Kacpra, powiedz mi, jak wrażenia po pierwszej rundzie. Myślałam właśnie, że przejdę chociaż do finału, ewentualnie odpadnę gdzieś tam w przedostatniej rundzie, bo stylówka uważam, że jest wyróżniająca się wśród dziewczyn, ale trzymam kciuki za inne dziewczyny, też są przepiękne, więc na pewno finał będzie sprawiedliwy. Potrzymaj proszę, ponieważ mam małą niespodziankę. Prezent od naszego sponsora dzisiejszego odcinka Made in Lab. Tego tym bardziej się nie spodziewałam. Tak, patrzymy, perfumy dla naszych uczestniczek. Szaflan, jaśmin, drzewo, buszki. A tu gorzki migdał, likier, czereśnia. I chyba to trafia właśnie tak do mnie. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tych butach i czy ona powinna odpaść jako pierwsza. Runda druga, obawiamy. Tak, proszę bardzo, popatrz. O, wow, tak, dużo czerni, no sobie sama czerni. No to co? Dobra, to pytanko? Ty pierwsza? Mogę ja, tak, dobra, ponieważ mamy takie pytanko. Czym zaskoczyłybyście Izę na pierwszej randce? I zaczynamy od pani numer jeden. Najpierw z chęcią podniosłabym gdzieś tam adrenalinę i zabrałabym cię na tor kartingowy. Później, żeby doznać takich nowych trochę wrażeń, też dla mnie, zabrałabym cię do ciemnej restauracji, gdzie byśmy nadwyrężały swój zmysł węchu, a później myślę, że tak na luźnie, na spontanie spacer z zachodem słońca. Okej, interesująco. No ja wiem, bo moi rodzice byli raz na takiej kolacji, mówili, że super. Ale ja nie byłam, więc może będę. Okej, to pani numer dwa. Ja troszeczkę na spokojnie, bo jako pierwszą randkę wybrałabym spacer, żeby było dużo czasu na pogadanie, ale takim, myślę, zaskoczeniem i czymś nietypowym byłoby to, że wzięłabym aparat i mogłabym zrobić Izie sesję fotograficzną, ponieważ to jest coś, przez co też wyrażam swoje emocje i uważam, że dzięki temu lepiej się możemy poznać. Fajnie, ja bym mogła tak właśnie spacer, a potem sobie popozować. Sztos. Dobra, to pani numer trzy. Ja myślę, że zabrałabym cię na lumpy, po wszystkich lumpach w Warszawie. Potem poszłyśmy na spacerek, na jakieś jedzonko, gdzie twoje jakieś ulubione byś sama wybrała. I potem jakbyśmy poszły do domu, to mogłybyśmy pograć w jakieś planszówki albo w jakieś tam inne gierki i moglibyśmy powymyślać stylówki z tymi rzeczami, które kupiłyśmy tego dnia. Fajnie, tylko pewnie byśmy były całe spocone i śmierdzące po lumpeksach, zwłaszcza tylu, ale trudno, kto by tam zwracał na to uwagę. No dobra, to pani numer cztery. Ja bym cię zabrała na piknik i elementem zaskoczenia zaskoczenia nazwijmy to, byłoby malowanie obrazów na płótnie. Szczerze, chyba moja ulubiona odpowiedź do tej pory. Tak? W sensie, bo ja jestem taka chyba simple, ja jakby na pierwszej randce raczej chyba stawiam na prostotę, okay, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, no bo nie próbowałam w sumie za bardzo inaczej, więc może się sama zaskoczę jakoś. No dobra, to pani numer 5. Ja osobiście uwielbiam kawę, nie wiem, Iza, czy pijasz kawę, czy nie?
pijam, to na pewno poszłybyśmy na kawę i po prostu rozmawiały, poczuły się jak w odpowiednim gdzieś tam rejonie, w którym chcemy być i po prostu weszły w ten klimat. Po czym jak się poznamy, też bym właśnie poszła bardziej w ciuchy, może na lumpy i żebyśmy sobie nawzajem złożyły stylówki i po prostu zobaczyły, na ile się, wiesz, zdążyłyśmy zapoznać. Ale myślę, że w stylówkach moje ego by spadło do zera, ponieważ byś mnie raczej pobiła. Ale byśmy ubierały siebie nawzajem, więc wiesz, może ja bym też odkryła nowe przestrzenie, bo gdzieś tam u mnie no czarno i grobowo, a u ciebie czasami widzę kolor, więc myślę, że mogłabyś mnie zainspirować. No dobra, to teraz propozycja zaskoczenia na randce od pani numer 6. Dla mnie na pierwszej randce powinniśmy się lepiej poznać i też myślałam o pikniku, ale może żeby nie powtarzać o malowaniu, to jakiś mały zestaw Lego, żebyśmy sobie razem składały. No i rozmowa, dobre jedzonko. Jeśli mnie nauczysz składać Lego, to spoko, bo nie składałam Lego. Nie ma problemu. Aha, teraz moje pytanie. Tak, Jezus, teraz twoje super. Pytanie. Moje pytanie jest genialne. Dobra, słuchajcie. Powiedzmy, jest sytuacja, że ja przychodzę do was i mówię: Jezu, ale napisałam genialny tekst piosenki i widzicie, jak bardzo się tym jaram. No i daję wam do przeczytania ten tekst i jest po prostu tragedia. No jest, nic tam nie ma dobrego. I co robicie? Jako że ja sama też interesuję się śpiewem, myślę, że po prostu powiedziałabym tak, żeby było miło, ale no jednak prawdę, bo uważam, że warto mówić prawdę. Ja milczę, dalej. Słuchamy dalszych odpowiedzi. Ja na pewno przestudiowałabym parę razy ten tekst, żeby się upewnić, że naprawdę jest tak źle, jak mówisz, że jest źle. I wtedy usiadła z tobą i zapytała, co chcesz przekazać, w jaki sposób chcesz to przekazać. I gdzieś tam myślę, że razem doszłybyśmy do ewentualnej zmiany, bo też jestem bardzo szczerą osobą, więc na pewno powiedziałabym prawdę. Ale tutaj dorzucę i zrobię małą reklamę, że ja akurat projektuję ciuchy, więc mogłybyśmy to i zauratować ciuchem. Nie zawsze musisz, wiesz, mieć tekst z przekazem. Spójrzmy na Playboya Cartiego. Wygląda znakomicie, a tekst, no... W sumie racja, no. No dobra, no to kolejna odpowiedź. Ja bym się zapytała delikatnie, czy jesteś pewna tekstu. No potem bym po prostu powiedziała wprost, co uważam i że to jednak chyba nie twój styl. Okej. Pani numer 3. Bo przestudiowałabym ten tekst parę razy. Porozmawiała z tobą, po prostu powiedziałabym, że no zawsze jesteś bardzo uzdolniona i bardzo kreatywna, ale że może to nie do końca był twój dzień, albo nie do końca wiedziałaś, o czym chcesz pisać i że razem możemy to wszystko przegadać i na pewno wyjdzie ostatecznie super. Okej, okay, pani numer 2. No to ja myślę, że na pewno byłoby trzeba na nim chwilę dłużej posiedzieć. Jakbyśmy razem na tym podpracowały, to byłoby lepiej. Oczywiście powiedziałabym, co mi nie pasuje, a jako że sama piszę trochę wierszy, to na pewno bym mogła pomóc w jakiś sposób. Dobra. I pani numer 1. No ja bym ci po prostu powiedziała szczerze, że według mnie coś mi tam nie pasuje, ale jakby no moje zdanie też nie musi się zawsze zgadzać z twoim, więc myślę, że nie robiłabym o to jakiegoś problemu i tak samo porozmawiałabym z tobą, czy na pewno czujesz go dobrze i czy to jest to. Nie, jakby dla mnie liczy się szczerość, ale nawet prosto z mostu, jakby można być w takich sytuacjach chamskim, żebym nie zrobiła sobie krzywdy, no i nie wypuściła po prostu czegoś, co jest wybitnie złe. O Jezus, ja już mam eliminować? Tak, i tym razem dwie pary. To chyba najpierw o Jezus, ciężkie. Wyeliminuję panią numer 2. O Jezus, boję się. Cześć! Ty też mega ładnie wyglądasz. Co zadecydowało o wyeliminowaniu? Wiesz co, po pierwsze to, że ktoś musiał trochę. Kusiłam się na wyeliminowanie w sumie przez to, że odpowiedź na to pytanie właśnie o tej piosence była taka bardzo delikatna. Mhm. Chyba, w sensie nie jakoś do przesady, ale chyba najbardziej. Dziękujemy ci bardzo i zapraszamy na backstage. Aha, i drugą. Jeszcze Jezus. Druga, no niestety, no. Fuck, ej, to jest naprawdę ciężkie. Jak inni to robią? Ja nie rozumiem. Dobra, to jest nie dlatego, że mi się nie podoba, bo jest vibe genialny, ale po prostu zamrocznie trochę może. Zamrocznie. Pani numer 2. Poprosimy do nas. Siema! Ej, ja cię... Poznałyśmy się na paradzie. Właśnie tak wychodzisz, mówię, kurde, czekaj, znam. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Bardziej poznamy cię na backstage. Dzięki. Wszystkie moje typy, jak na razie, są błędne. Myślicie, że delikatnie odpowiedziałyście na to ostatnie pytanie? Że zamiast powiedzieć, bym ci powiedziała, tak, jest to beznadziejne, zrób coś z tym! Ja mogłam trochę inaczej sformułować zdanie, bo jestem szczera do bólu, ale nie ujęłam tego dobrze w słowach po prostu. Okay. Ja myślę, że ja nie wiedziałam, czego i zaoczekuję, więc to nie było takie łatwe. No tak, dlatego ona nie podpowiadała. Właśnie, ale myślę, że gdyby był cały outfit, to bym nie odpadła. Pani numer, która odpadła jako pierwsza, włoży pani rękę do środka. Uwaga, uwaga, pani, proszę bardzo. Nie. Pani numer 2. Świłka. Kwiat pomarańczowy. Uwaga, runda trzecia, proszę bardzo. Pierwsze wrażenie. O kurde, fajne pierwsze wrażenie. Trochę moja szafa w niektórych momentach, naprawdę. Dziwne aż. Ale nie, fajne, bardzo mi się podoba. Czas na jedno z moich ulubionych pytań chyba w tej grze, czyli klasyczek Red i Green Flag. Wasze.
Pani numer jeden. To moim red flagiem jest na pewno chaotyczność. Myślę, że jeszcze. Wystarczy nam jeden red i green flag, jakby coś. Dobra, nie zdradzajmy więcej, wyjdzie w trakcie. Czyli jest więcej, dobra, już wiem, zapisuję sobie. A green flag to myślę, że gdzieś taka otwartość, że jestem otwarta na... praktycznie na wszystko. No dobra, pani numer dwa. No to może zacznę od red flagu. Powiedziałabym, że jestem dosyć bałaganiarą, a jeżeli chodzi o green flag, to myślę, że taka troskliwość. Jestem bardzo troskliwą osobą, dbającą i to chyba najbardziej w sobie lubię. No to jest duży, duży green flag. A jesteś kamieniarą, bo masz naszyjnik z kamieniem? Trochę. Bardziej jednak w zodiaki idę, ale kamienie też gdzieś tam się interesuje. Ja mam swoją własną teorię na temat znaku zodiaku, ale nie powiem jej tutaj, bo byście musieli mieć 3 godziny dodatkowego materiału. Więc może jak się już kamera włączy. Dobra, to pani numer 3, red i green flag. Bo ja jestem bardzo dynamiczna i generalnie ciężko czasami mnie złapać. Bardzo dużo robię, u mnie się w życiu bardzo dużo dzieje. Też bardzo dużo mówię, jestem urodzonym mówcą, więc no mogę przytłaczać, może w ten sposób. A jeśli chodzi o green flagi, no to w sumie też mogę to podpiąć pod green flaga, tak? No bo niektórzy lubią. Ja właśnie nie wiedziałam, czy ty mówisz o green flag, czy red flag. Tak, tak, ale na pewno też jednym z green jest to, że lubię takie kombinatorstwo i wszędzie jest mnie mnóstwo. I jestem właśnie bardzo kreatywna, więc też czas spędzony ze mną jest zawsze bardzo twórczy i inspirujący. Wow. Ej, to była taka, słuchajcie, taka odpowiedź, wiecie, taka jakbyś przeczytała kartkę z książki po prostu normalnie, tak wiecie, ale ładnie, ładnie, tak wszystko ładnie powiedziane. Nie, ty się mnie lepiej o moje red flagi nie pytaj. To pani numer 4, niech nam zdradzi swój red flag i green flag. Więc uważam, że moją red flag jest to, że jestem niestety people pleaser, co ogólnie może w związku nie jest najgorsze, ale związek też może przez to ucierpieć. A green flag, że jestem osobą, która nie będzie oceniać, że można przyjść ze wszystkim i ja wysłucham i nie usłyszysz ode mnie, że jesteś jakaś normalna, tylko tak normalnie, jak człowiek z człowiekiem. No, to jest fajne akurat. Ja też jestem jedną z tych osób i ja to bardzo szanuję, bo w tych czasach mam wrażenie, że każdy mówi, że nie ocenia, ale i tak każdy ocenia. I bardzo doceniam ludzi, którzy faktycznie... Tego nie jakby, tak, tak, tak. I to fajnie, jest różne odpowiedzi były. No. No dobra, i teraz zadajmy drugie pytanie. Dobra, drugie pytanie jest z kategorii spicy. Ja jakbyście się określiły jako top, bottom czy switch? To zacznijmy od końca, tym razem. No to ja szczerze powiem, że uważam, że jestem switch. Zależy od okazji. Okej. Pani numer 3. Ja też zdecydowanie, chociaż myślę, że to jest kwestia poznania siebie i swoich zajawek i gdzieś tam takiej dosyć dynamicznej wymiany, że tak powiem. Wszystkie odpowiedzi są takie, wiecie, ładnie powiedziane, jestem w szoku. Co różne, dobra, pani numer 2. Ja bym się określiła jako switch w stronę topa, ale chciałabym być zaskoczona może czasami. Okej, okay, to fajnie. Tak. No. I pani numer 1. No i ja tutaj niezmiennie też switch, zależy jakby od sytuacji, okazji, humoru. Różnie bywa. Będą 3 dziewczyny w finale tym razem. Mamy edycję tutaj, słuchajcie, specjalną, więc mamy 3 finalistki, także jedna dziewczyna jest w tej rundzie do eliminacji. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale ostatnia pani numer 4, jak był typ dziewczyny, to twoim typem są takie bardziej mask girls, no nie? Tak. W sensie, nie, no ja nie jestem jakaś bardzo dziewczęca, ale tak, no nie powiedziałabym, że mask, no, myślę, że nie. Więc, no, pani numer 4. Pani numer 4, zapraszamy do nas. Cześć. 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 Ja też. Takie ciężkie. Dziękujemy i zapraszamy na backstage, gdzie poznamy cię lepiej. Pełujesz tej odpowiedzi, że lubisz męs... Masculine. Bardziej masculine girls. No tak myślałam, że jak to powiem, to już będę troszeczkę tam na minusie. Ale no co, jest jak jest. Ale green flag mówi zawsze prawdę, nawet niekoniecznie pod program. Tak. To wybierz sobie perfumy. O, ja chyba kwiatowe wybrałam. Elegancko. Runda finałowa. Zapraszamy nasze 3 kandydatki, żeby zobaczyła ich fryzury. Okej, okay, jest inaczej w ogóle niż sobie wyobrażałam, szczerze mówiąc. Wy mnie widzicie w ogóle? Tak. O Jezus, to jest bardzo stresujące. Dobra, więc tak, pierwsze pytanie. Jaki był powód waszego ostatniego zerwania? Nie dogadywałyśmy się, miałyśmy trochę inne poglądy i gdzieś tam dla mnie to jest ważne, żebyśmy szły w tym samym kierunku razem i myślały podobnie. Bo to jest taka, wiecie, mało konkretna w sumie, brak komunikacji. U mnie wyszła różnica charakterów, ja byłam bardziej otwarta i mogłam być trochę bardzo przytłaczająca i
jakby ta dziewczyna była taka bardzo nieśmiała i myślę, że to poszło. Okej, okay, no to tu w sumie podobnie nawet, takie różnice. Ja muszę szczerze mówiąc odkopywać z pamięci, bo aktualnie romans toczę tylko i wyłącznie z moją maszyną do szycia i tak sprawa trwa już bardzo długo. Natomiast myślę, że kurczę, wszelkie takie jakieś krótkie momenty, które były, gdyż w długim związku nigdy nie byłam, kończyły się przeważnie tym, że brakowało mi faktycznie tej dynamiki. Ja jestem, tak jak mówiłam już wcześniej, bardzo dynamiczną osobą i jednak podczas gdy się nie dzieje, to gdzieś tam czuję tą pustkę, nie? Dobra, nie, ja rozumiem, bo ja teraz toczę romans jedyny, jaki mam, to z moim mikrofonem w moim studiu, więc I feel you. Przyszedł czas na przedostatnie pytanie, okay, czyli przedostatnie. Po którym odpadnie jedna z dziewczyn i zostaną dwie finalistki. Dobra, to jest spicy pytanie, które w sumie nic mi za bardzo nie powie o was, ale zadam, bo czemu nie? Ale jest ciekawe. Jest ciekawe. Do spicy intymnej sytuacji, jaka bielizna? W sensie, w jaką wy byście się ubrały? Na korą. Okej, okay, a kolor jakiś? Czemu? Okej. Okay. Dobra, czyli tak, to jest taki klasyk, ale taki elegancki klasyk. Mhm. Ja bym się ubrała w też taką bardziej seksowną koronkę, ale czarny kolor. Okej, okay, czyli tutaj, dobra, ale podobne też w sumie. No. Wolisz czarną czy czerwoną? Wiesz co, chyba czarną. A ty? Właśnie, kurde, zastanawiam się. I pani numer 3. No, u mnie zdecydowanie skórzany czarny gorset z takim oldschoolowym wiązaniem przez całe plecy. Pas do pończoch przyszyty jakby do gorsetu i do tego jakieś majty. Mam też strój z Harley'a, taki typowo skórzany, majty i gorsecik. Sorry, ja jestem w szoku, bo ja myślałam, jakiś tam Calvin Klein, żeby Victoria's Secret, a tutaj gorset, coś tam. Okej, okay. Fajnie, wszystkie odpowiedzi super. To mi nic nie powiedziało, ale fajne pytanie, wiecie, trzeba robić content. Dokładnie. Dobra, czyli to teraz musisz wyeliminować jedną z dziewczyn. Okej, okay. Jezu, przepraszam, nie chcę być chamska. Tak jak mówiłam, każda z was jest kompletnie różna i każda z was jest super. Wiemy. I to jest tylko przez jedną rzecz, no. Że mam wrażenie, że jest najmłodsza. Jest. Pani numer 2. Możesz nam ujawnić swoją twarz. Siema, hej! Jakie masz mi fajne. Hej! Sama myślałam kiedyś, żeby sobie tak zrobić. Ja jestem 0,2. Czyli w moim wieku! Teraz jak widzę twarz, to powiedziałam, że jesteś 0,2, ale jak nie widziałam, to wydawałaś się... Czy się nie, że jakoś młodsza, że nie wiadomo jak, tylko tak na tle dziewczyn myślałam, że tutaj są trochę starsze ode mnie, a że ty możesz mieć takie 18-19, a ja gustuję starszych. No dobrze, dziękujemy ci serdecznie i zapraszamy na backstage. Dzięki wielkie. Jesteśmy w trakcie rundy finałowej. Tak. Odpowiadać jako pierwsza, podobno przez wiek. Tak, ale Iza po prostu myślała, że jestem młodsza, okazało się, że jesteśmy w tym samym wieku. To ja mam nadzieję, że po programie może coś... A jak ci się podobało? Bardzo fajne doświadczenie. Na początku strasznie się bałam, ale jak już tam stałam za tą kotarą, to jakby ten stres tak jakby schodził i pytania jakby bardziej rozluźniały niż stresowały. Wybierz sobie zapach, który cię może interesować. To ten cytrusowy. Super. A wy, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś super perfumy, to sobie wejdźcie na ich stronę. No to w takim razie ostatnie pytanie w tym odcinku zadawaj, proszę bardzo. To jest ładne pytanie już na szczęście. Więc co... cenicie w życiu najbardziej? No to najbardziej w swoim życiu cenię ludzi i doświadczenia z nimi związane, a zarazem umiejętność wyciągania z doświadczeń nauczek. No i znowu nudnie powiem, że to moja kreatywność i dynamika związana z tworzeniem, zdecydowanie. Każdy artysta chyba tak ma, że bardzo ceni sobie ten proces twórczy w ogóle, tak. I kocha w sobie tą kreatywność. I... Okej, okay, to pani numer 1. Ja najbardziej cenię sobie wolność wyboru, jakby tego, co robię, co myślę, samą akceptację siebie. No i wiadomo, rodzinę, zdrowie. No słuchaj, teraz przyszedł chyba ten kulminacyjny moment, nawet kiedy wybierzesz zwycięzcę. I tym razem właśnie poproszę cię o wybranie zwycięzcy, a nie osoby, która pada. Dobra, ja sama jestem bardzo ekstrawertyczna. Może pójdę jednak w tą ekstrawertyczną stronę, bo fajne to jest połączenie chyba takie wybuchowe, więc chyba wygrywa pani numer 2. To poprosimy panią numer 1 o zdjęcie maski i ujawnienie się. Hejka! Siema! Muszę ci powiedzieć, że nie trafiłaś, bo akurat ja jestem jedną z najmłodszych uczestniczek. A ile masz? 19. O, widzisz, no widzisz. No to dziękujemy ci bardzo. Dziękuję i zapraszamy na backstage. Julia, było tak blisko. Bardzo fajny program, nie spodziewałam się takich emocji, że tak powiem. Gdzieś tam noga ze stresu mi latała, może nie będzie tego widać. O. Zostały dwie sztuki, unisex i nie. Jedne są orientalne, a drugie są orientalne kwiatowe. Wybierz sobie te czarne. Super. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dzięki. Miło było. To już czas, żebyś nam się pokazała. Cześć. 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 Miło.
Znać i za. I Jula, cześć. I ja też powiem, że trafiłaś, bo ja jestem najstarsza znowu. 25, ćwierćwiecze. Ostatnio usłyszałam, że dopadnie mnie kryzys ćwierćwiecza. Jako artysta nie ukrywam, trochę się zmartwiłam, ale nie czuję, że jestem w kryzysie, więc może pomożesz mi, jeśli takowy będzie. To kurde, intuicyjnie jakoś trafiłam, bo tak powiedziałabym, że tak w moim wieku bardziej, no. Może rok starsza, coś takiego. No widzisz, jakie masz zaskoczenie. Ale masz zajebistą stylówę, w ogóle to mi się bardzo podoba, te bransoletki, co masz. Dziewczyny, zaraz będziecie w stanie się poznać lepiej na backstage'u, gdzie was zaprosimy, zrobimy mały wywiadzik. I dziękuję wam. Tutaj już z tej pozycji wam dziękuję, zapraszam na backstage. Dziękuję również. Dzięki również. Jak się czujesz? Czuję ekscytację przede wszystkim, bo nie dość, że poznałam super dziewczynę, to teraz siedzę koło Izy i za to, że jest super, więc będzie super. Pójdziecie na randkę? Tak. Na pewno. No, myślę. Musicie dać znać, jak było. Dobrze. Każda dziewczyna była inna. W ogóle vibe były kompletnie inne, że jakby to były dziewczyny kompletnie z innych bajek. Dokładnie, a ja mam dla was niespodziankę, ponieważ sponsorem dzisiejszego odcinka jest Made in Love. Perfumy i sponsor naszego odcinka dla naszej wygranej pary ma wyjazd do sklepu z voucherem 200 zł na wybrane perfumy. Napiszcie, co myślicie, piszcie w komentarzach, jesteśmy na łączach. Bye. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka i dziękujemy bardzo sponsorowi, czyli Made in Lab. Zachęcam was serdecznie do kliknięcia linku w opisie i sprawdzenia sobie zapachów dla siebie. Zapraszamy was serdecznie do zgłaszania się do naszych randek w ciemno. Instrukcje znajdziecie w opisie. Zachęcam również do dania subskrypcji i lajka. I zapraszam do kolejnych filmów. Bye!